Witam wszystkich bardzo serdecznie. Powodem zwołania dzisiejszej konferencji prasowej jest artykuł, który ukazał się na portalu internetowym Zgorzelec Info, gdzie kandydat do sejmiku województwa dolnośląskiego Józef Kozłowski był uprzejmy powiedzieć kilka rzeczy, do których chciałbym się odnieść. Jeżeli pan Kozłowski mówi o bezpartyjności i neguje moje hasło, które brzmi, że moją partią jest powiat zgorzelecki, chciałbym powiedzieć, że bez względu na to, o czym mówi pan Kozłowski, zawsze będę tylko i wyłącznie służył mieszkańcom powiatu zgorzeleckiego i zawsze nasze sprawy będą dla mnie ważniejsze niż przepychanki partyjne i różnego rodzaju koterie, które nie służą rozwojowi naszego powiatu. Pan Kozłowski mówi o zrównoważonym rozwoju. Ja mam na ten temat swoje zdanie i sloganem o zrównoważonym rozwoju województwa dolnośląskiego posługują się ludzie słabi, którzy nie potrafią walczyć o swoje środowiska. Pan Kozłowski był uprzejmy również wypowiedzieć się o budowie obwodnicy Zawidowa, gdzie powiedział, że moje wsparcie obwodnicy było skierowane dla ludzi, którzy są właścicielami działek i chcą je drogo sprzedać, a co za tym idzie, pokazał jakieś moje nieczyste, ewentualne moje nieczyste intencje w stosunku co do tej inwestycji. Ta inwestycja jest bardzo potrzebna miastu. Ta inwestycja bardzo mocno rozwinęłaby Zawidów. Ta inwestycja spowodowałaby poszerzenie się możliwości tego miasta, bo przecież wszyscy doskonale wiemy, że obwodnice przesuwają punkt ciężkości na wszystkie strony, tam gdzie biegną, co służy rozwojowi. Przykładem jest obwodnica Zgorzelca, przykładem są obwodnice wielu innych miast i jeżeli pan Kozłowski twierdzi, że wszystkie obwodnice to tylko powodują, że spada handel drobny w mieście, a się te miasta nie rozwijają, są oczywiście nieprawdą. Ale co do stwierdzenia przez pana Kozłowskiego rzeczy, że ja wspieram ludzi, którzy promując obwodnicę, którzy chcieliby sprzedać swoje działki. Otóż pan Kozłowski jako radny sejmiku województwa dolnośląskiego powinien wiedzieć, że 100% działek, przez które ma przebiegać obwodnica miasta Zawidowa, są to działki własności Skarbu Państwa i własności Skarbu Gminy. Także nie widzę tutaj żadnego argumentu, który mówiłby o tym, że ktoś prywatny miałby sobie nabijać kasę. Uważam to stwierdzenie jako takie nieczyste, wręcz jako czarny PR, który nikomu oczywiście nie służy. I na koniec chciałbym powiedzieć o, jak to stwierdził pan Kozłowski, jego największym sukcesie, mianowicie drogi Radomierzyce-Zatonie. Pan Kozłowski twierdzi, że miał być remont i po czym miał wielki dylemat, czy robić szybki remont, cytuję, czy modernizację. Szanowni Państwo, posłużę się tutaj dokumentem i gdyby tak było, to sam bym podziękował panu Kozłowskiemu, jeżeli miałby być remont i on by spowodował, że byłaby modernizacja. Ja mówiłem wcześniej o przebudowie. Jest więcej coś niż modernizacja. Więc tutaj posłużę się dokumentem, który Państwo możecie znaleźć w internecie. Mianowicie przeczytam może. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, zadanie numer 1, przebudowa drogi.
Zadanie numer 1. Przebudowa drogi wojewódzkiej numer 352 na odcinku Bogatynia - Zatonie - Radomierzyce, etap pierwszy, odcinek i tak dalej. Zadanie numer 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej numer 352 na odcinku Bogatynia - Zatonie. I to jest z dnia 2010.03.24. I rzeczywiście, tu mówimy to, o czym ja mówiłem na początku. Rzeczywiście mówimy tutaj o przebudowie. Obecny zarząd w 2010 roku podjął procedurę przebudowy drogi Radomierzyce-Zatonie. I wszystko by było dobrze i pan Kozłowski by odniósł wielki sukces, gdyby rzeczywiście z remontu zawalczył o przebudowę. Też bym go wsparł wszystkimi rękoma, gdyby wszakże nie jeden fakt, który chciałbym państwu przedstawić. Jest to również dokument, Biuletyn Zamówień Publicznych numer 43. Oczywiście te dokumenty będziecie państwo mieli do dyspozycji. Dokument numer 43 i uwaga, z dnia 2006 roku, z lutego, 17 lutego. I to jest dokument, który w Biuletynie Zamówień Publicznych mówi o obwieszczeniu o zamówieniu usługi. I czytam. Wrocław, wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej w wykonaniu i odbioru robót budowlanych. I teraz uwaga, przebudowy drogi wojewódzkiej, czyli już w 2006 roku zarząd województwa, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, zostawił dokumentem, który pokłosiem była przebudowa właśnie drogi wojewódzkiej. Dokładnie taka sama taka sama nomenklatura nazewnictwa, jaką mamy w 2010 roku. Oczywiście, Szanowni Państwo, można by było powiedzieć tak. Zrobiono zamówienie, zostawiono to i nic się dalej z tym nie stało. W związku z tym waga tego dokumentu nie jest taka duża, jak ja to przedstawiam. Ale posłużę się następnym dokumentem i proszę bardzo. Biuletyn Zamówień Publicznych numer 158 z dnia 24.06.2006 rok. Także proszę zwrócić uwagę, po 4 miesiącach od daty ogłoszenia tamtego zamówienia, pozycja numer 332.52, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, czyli już wyłoniono wykonawcę i ogłoszono, że udziela się zamówienia pod tytułem wykonanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i uwaga, przebudowy drogi wojewódzkiej numer 352. Jak Państwo pamiętacie, bo nie było to tajemnicą, kiedy mówiłem wówczas, że dokończymy tą drogę, również mówiłem o drodze, która będzie miała zatoki dla autobusów, będzie również pod Górę Działoszyńską tak zwany powolny pas ruchu. Także tutaj nikt dynamitu nie wymyślił. Po prostu od początku takie było stanowisko zarządu województwa. Reasumując, jeżeli sukcesem pana Kozłowskiego jest to, że między innymi, jak sam przyznał, bo przyznał to w artykule na portalu, że głosował za zdjęciem tej drogi z WPI. Był po prostu hamulcowym tej inwestycji. Nieprawdą jest, że miał być to remont, tylko przebudowa, jak Państwu udowodniłem, przedstawiając Wam dokumenty. Ja protestuję przeciwko manipulacji i okłamywaniu naszego społeczeństwa. Oczywiście mam przygotowane dokumenty na proces w trybie wyborczym, ale tutaj chcę się wykazać minimum dobrej woli, gdyż moim celem nie jest spotykanie się w sądzie z panem Kozłowskim, tylko dialog z wyborcami, który cały czas podczas tej kampanii czynię. Dlatego też oczekuję, że sam z własnej woli mnie przeprosi, a jeżeli tego nie zrobi, po prostu uruchomię procedurę. Bardzo dobrze się czuję w tym czasie, w czasie, który jest zasygnowany jako ten czas wyborczy, w którym obowiązuje tryb wyborczy. Czuję się bardzo dobrze w tym czasie, gdyż w trybie 48 godzin mogę po prostu pokazać, jaka jest naprawdę prawda. Dziękuję bardzo. Jeżeli są jakieś pytania, to służę.
Wystąpił Pan oficjalnie do Pana Dudzkiego z tym swoim żądaniem przeprosin? Nie, nie. Liczę, że czyta i obserwuje życie w naszym powiecie i się dowie. Daje mu odpowiednią ilość czasu. Oczekuję, że zrobi to jeszcze przed wyborami. Ja po konsultacjach ze swoim sztabem dostanę informację, kiedy już po prostu czekać nie będę mógł. Skoro nie ma żadnych pytań, to dziękuję bardzo.